Wpuść go, szef RGB. Raczej nie wywołuje odpowiedniego wrażenia. Oto moje papiery. W porządku. Zamelduj się u kapitana. Powinien być w pobliżu. Dzięki. Jest w połowie pełny, lub jak kto woli, w połowie pusty. Zero, zero, jeden? Szpana, jestem Marek, nowy. Zrobimy z ciebie mężczyznę! Racja, synu? Najlepszego z najlepszych! Przez pot, krew i łzy! Wolałbym... Cieszę się z twojego entuzjazmu, synu! Nie traćmy czasu! Kazano mi odbyć z tobą trening ekspresowy! W porządku, synu? Musisz przejść 3 testy! Zacznijmy od najłatwiejszego! Zadanie jest proste! Zamknę cię tutaj i będziesz musiał się jakoś wydostać. Jasne? Proszę pana, ja... To dobrze! Halo! Wspaniale! Oszczędzanie jest wspaniałe, zwłaszcza jeśli to zrobili już za ciebie rodzice. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Kocham kapitana. MKS rządzi. Nie wycinaj drzew, bo i ty możesz zostać partyzantem. Przyjmujemy karty Visa. O tak, muszę stąd wyprysnąć. O tak, muszę stąd wyprysnąć. Jest samotna, goła i zepsuta. Przeciwpancerne. Drzwi są zamknięte. Co za niespodzianka. Świat wygląda lepiej z drugiej strony. No dobra, to było zabawne. Teraz proszę mnie wypuścić. Hej, jest tam ktoś? Pomocy! Litości, ja tu umrę. Robię się głodny. Dzięki. Ostrożny, jest pod prądem. Mam pewien pomysł. Jeszcze muszę sprawdzić, czy to działa. Mam nadzieję, że nie będę musiał na niego pluć. Chyba czas zawołać kapitana. Hej, skończyłem jeść! Rany, przysmażył się do miski. Ku mojemu zaskoczeniu jest to klucz do karceru. Chyba... zdałeś! Pierwszy test!
przejdźmy do następnego. Dobrze, żołnierzu. Załóżmy, że jestem twoim jeńcem i znam jakieś tajne hasło. Musisz się ode mnie wydostać. Jasne? Jestem jakoś ograniczony? Nie! Rób co chcesz! Mogę nawet splunąć panu w oko? Tak! Dzięki, tylko sprawdzałem. Jest bardzo przywiązany do krzesła. Zamknięta. Picasso? Mój dziadek miał kiedyś jedną. Zamieniłem się na joystick, dziadek się obraził. Szkoda, że to tylko modele. Fajny helikopter. Proszę powiedzieć mi hasło i miejmy to już z głowy. Okej, niech pan o tym pomyśli. Zamknięta. Nie to, żebym się zdziwił. Miodzie. Hej, przemów pan do mnie. Słychać mnie? Ziemia do kapitana, ziemia do kapitana. Jest pan bez nadziei. To tylko zwykłe ziarsko, niestety. Mógłbym nią wystartować rakietę. No i jak ja mam teraz wrócić? Ekstra. No tak, racja. Pikuś. Wygląda na łatwy do wdrapywania się. Raj dla fanów Woodstock, krokodyli i tych twardych babek walczących w CV o późnej porze. Elegancki, modny desen. Jest zrobione z zardzewiałego drutu kolczastego. Rany, to może być jakiś skarb. Miodzio. Gotowy do mówienia? Dobra, jeszcze poczekam. No, a teraz jak brzmi hasło? Spadaj, żałosny śmieciu! Bądź grzeczny, albo płaskoczę znowu. Dalej to będzie przyjemność! Podobało się panu to, no nie? No wiesz! Dobra, znajdę jakiś inny sposób. Robi wrażenie.
Rany, to może być jakiś skarb. Nie mogę go wyciągnąć. Mógłbym się nim bawić całe życie. No powiedzmy 5 minut. Co czytasz? Tydzień żołnierza, oczywiście. Kochasz te wszystkie militaria, no nie? Skupiałeś? Mam tu zdjęcia fajnych babek. Krzyżówki. Stronę z dowcipami. Plotki. Przepisy. Przepisy? Tak. Starają się zwiększyć nakład. Zdobyć nowych czytelników, no wiesz. Ach tak, świetny pomysł. A jest coś o szydełkowaniu? Mam wrażenie, że chcesz być dowcipny. Ja? Nigdy. To dobrze. Co powiesz na cudowny kalejdoskop? Miałem kiedyś jeden, ale kapitan zobaczył, jak się nim bawię i zabrał mi go. Myślę, że sam go chciał, no wiesz. Jak dasz mi gazetę, dam ci ten kalejdoskop. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd go masz. I dobrze. Ale co, jeśli kapitan znowu mnie zobaczy? Nie martw się, jest związany. O, test numer 2, co? Jep. Dobra, dawaj. Zawsze chciałem mieć taki. Gotowy do mówienia? Dobra, jeszcze poczekam. To raczej nic nie da. Przyniosłem panu coś. Nie dam się przekupić! Tak? A co z nowym, gorącym, kolorowym, specjalnym wydaniem Tygodnia Żołnierza? Och, daj mi to! Daj mi! Zrobię wszystko! Hasło. Hasło brzmi... Kawa! Powiedz je barmanowi, o coś ci da! Potem opowie ci o trzecim teście! Teraz uwolnij mnie! Pomyślę o tym. Cóż za ciężko pracujący obywatel. A po co taki wybór alkoholi w obozie treningowym? Żeby ćwiczyć silną wolę? Chyba jest małe co nieco zepsuty. Radio jak radio, ale antena jest chyba zrobiona z wieszaka. Obrzydlistwo. Ludzie powinni po sobie sprzątać. Kawa! Gorąca, nie? Kapitan powiedział, że opowie mi pan o trzecim teście. Znowu. No dobra, to rodzaj chowanego. Kapitan się chowa, a ty szukasz. Ale on jest wciąż przywiązany do krzesła. Ten człowiek i te jego gierki. Przeżywa je bardziej niż powinien. Poszukał cię. Idź i sprawdź. Na pewno już się uwolni. Ale zabrałem mu nóż.
Jak mógł rozciąć więzy? Może odszedł z krzesłem przywiązanym do... nieważne. Jakieś wskazówki co do miejsca jego ukrycia? Nie. O, daj pan spokój. Nie, chłopcze. Graj uczciwie. Czas na małą podpowiedź? Nie. Zamknięta. Nie to, żebym się zdziwił. Zamknięta. To raczej nic nie da. Przywiązałem linę do zawleczki. To raczej nic nie da. Zamknięte. Trzydzieści siedem przekleństw później. Wygląda na pigułki nasenne, chociaż nie mam pojęcia dlaczego. Dodajmy trochę przypraw. Dawaj dziecinko, to wszystko twoje. Najadł się leków i spadł z 5 metrów. Kto nie chciałby się po tym zdrzemnąć? A po co ja go napełniłem błotem? To jakiś straszny nonsens. Neon chyba z Hamburga. Radio jak radio, ale antena jest chyba zrobiona z wieszaka. Co u licha? Coś jak te pisma dla kobiet, tylko że mamy karabiny zamiast perfum. Jest fajny, tak czy owak. Hej, nie jest pan spragniony? Pana kubek leży odłogiem. Ta, racja. Nienawidzę biurokracji. Pieprz. To jest szafka z rodzaju zamknięta. Dobrze wiedzieć, że armia jest dobrze wyposażona.
Nawet miałem niezły ubaw. Cieszę się, że podobają ci się nasze metody. Ale przejdźmy do rzeczy. Muszę przyznać, już nie wierzyłem, że może być z ciebie jakiś pożytek. Nic osobistego. Mam nadzieję. Ale przyniosłeś nam szczęście. Nasi ludzie dowiedzieli się, że pewien przeciętny biznesmen, niejaki Ciąg Wajan, wydaje forsę jak szalony, na jakieś dziwne materiały. Związane są z tym trzy bardzo podejrzane rzeczy. Płaci gotówką, co jest co najmniej bez sensu w erze kart kredytowych. Po drugie, jeszcze pół roku temu nie był tak bogaty jak jest dziś. Po trzecie, diabła mu 100 kg saletry. Może to jakiś dziwak? Może, jednak chciałbym, żebyś śliznął się jakoś do jego posiadłości. I rozejrzał się co nieco. Co ty na to? No nie wiem. Obiecuję, że po twojej misji zrobię cię oficjalnym tajnym agentem. Słowo? Moje słowo honoru. Okej, jestem gotowy. Chciałem się udać. To mała wioska, nie znajdziesz jej na wielu mapach. Ale przed wyjazdem dam ci specjalne wyposażenie agenta. Szkoda, że latające buty są właśnie wypożyczone. Rękawice Omega Mocy też się skończyły. Właściwie to mam tylko specjalny super klej. No, ale lepszy ryb niż nic. Powodzenia. Wow, uroczo tutaj.